Witam w kolejnym filmie, bardzo króciutkim. Mam jeszcze wilgotne włosy, od razu zaznaczam. Tak, lekko jeszcze nierozczesane i wilgotne. Ale postanowiłam, że w czasie, kiedy będą sobie dosychać, ja nagram filmik. Tak, jestem bez całkowicie umalowanych oczu. Sprawdzam, jak mi się poda taki efekt czyli lekki makijaż twarzy, trochę brązera, trochę różu, pomadka i brwi, lekko podkreślone. I całkowicie bez oczu, w sensie. Bez omalowanych oczu, tylko z moim ulubionym cieniem beżowym w kąciku i trochę pod łukiem brwiowym. I tyle, bez żadnych ciennik, kredek, kresek, tuszu nawet. Podoba mi się taki efekt, co jest taki już mocniejszy akcent po prostu na policzki usta. Mi się ten efekt podoba, chociaż ogólnie bardzo lubię malować oczy. przecież nie zawsze mam umalowane oczy i często są to mocniejsze makijaże często. Ostatnio kolorowe, ale różnie i też takie bardziej neutralne kwestie typu brąze. Ale takie faj też mi się podoba i jak muszę dziś na przykład na moment na szybko wyjść, nie mam czasu dokończyć makijażu, to na przykład wychodzę tak, a później sobie na przykład kończę. I nawet nie maluję rzęs, ponieważ wiem, że i tak będę chciała robić jakiś makijaż oczu. Chyba, że wiem, że nie będę robiła makijażu, to wtedy ewentualnie troszeczkę brązu załamanie i tuż ewentualnie kreski. Wydaje mi się, że jakoś taki y, się, się bardzo młodo wygląda w takim makijażu w ogóle. Czy no to mogą być jeszcze po prostu szanse y, wytuszowane? Tak, ale wracając do Meritum. Jedna z widzek dopytała, czy mogłabym coś nagrać y, o Marce Pigę, Roberto Pigę. I tak postanowiłam, że nagram, dlatego że ja mam aktualnie cztery zapachy w kolekcji. Poznałam więcej zapachów nawet niż te cztery, ale cztery można powiedzieć bardziej dogłębnie, ponieważ no, mam w postaci flakonu, czyli większych ilości. I postaram się nagrać takie zestawienie i omówienie tych moich czterech. Ja mam zapach z różą, zapach z tuberozą, zapach z porzeczkami oraz zapach zielono-szyprowy. To, co trzeba przyznać, to, co łączy te wszystkie zapachy, to naprawdę bardzo ładne, czarne, minimalistyczne flakoniki, plus to, że te zapachy mają świetne parametry. Każdy z poznanych przez nami zapachów pigę jest niesamowicie mocarnym, długotrwałym zapachem. Poznałam yy, w ogóle, no nie, że ostatnio, ale tak jakoś, jakoś ostatnio, powiedzmy bardziej chyba dziś zimą, yy, właśnie mówi Kaszbach, przepiękny zapach. To jest zapach w stylu ciężkie do utrafienia Marlowe. Żardę, nie wiem, dekriwę, tak to chyba było.